Coinsy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem przed nami Team of the Season Squad. Numer 3 już chyba w tej FIFA, który zbudowałem. Pierwsze było BPL, później była Bundesliga. Tym razem pora na Ligę Rosyjską i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tak prezentuje się mój cały składzik. Wiecie co, troszkę będę miał problem z nazwiskami jak coś. Ryzikow na bramce, na lewej stronie Denisow. Mamy tutaj jeszcze Berezuckiego na środku obrony, tylko troszkę mnie to martwi, że on ma tylko 57 tempa. Tego nazwiska czytał nie będę. Smolnikow na prawej stronie, ta karta wygląda super. 91 tempa, 82 obrony. Workrate'y myślę, że mogą być średnie. 33,5 tysiąca końców kosztował, więc naprawdę bardzo, bardzo tanio. Ten kosztował 12, Berezucki 20, na lewej stronie 16 tysięcy Denisow i niecałe 12 tysięcy Ryzikow, czyli tak prezentuje się defensywa. Tutaj nie było dużego wyboru, jeśli chodzi o środkowych pomocników, ponieważ tylko trzech ich jest dostępnych. Mamy tutaj pierwszego, który kosztował 16 tysięcy końców i troszkę martwią mnie u niego dwie gwiazdki z papszej nogi i dwie gwiazdki sztuczek, ale za to mamy 85 obrony i 89 fizyczności. On nominalnie gra na pozycji SPD, przerobiłem go oczywiście na SP. Tutaj mamy Dżagojewa, który wygląda już nieco solidniej, mamy 4 gwiazdki sztuczek, 87 podań, dobre strzały, prawa noga, to mi się podoba i 80 tempa, myślę, że wystarczająco. Mamy tutaj też Noboe, który no jest taką mieszanką, no nie jest aż tak zły w ataku jak ten, a jest, czekajcie, porównajmy sobie ich. Tak wyglądają jego statystyki ofensywne, czyli lepiej, ale w defensywie jest gorzej. Więc myślę, że ta pomoc taka zbilansowana, zbalansowana w zasadzie, dość fajnie, wysokie workrate'y, 86 podań, 82 dribblingu, 13 tysięcy końców. Naprawdę ten skład Team of the Season od tej części jest mega tani. Przejdźmy sobie dalej. Tym razem do Szatowa, jego karta wygląda fenomenalnie, 50 tysięcy końców, to nie jest jeszcze tak dużo, 92 tempa, 86 podań, 89 dribblingu, 4 na 4 gwiazdki, czyli słabsza noga i gwiazdki sztuczek, obie mają po 4 gwiazdeczki, więc Szatowem grało mi się już fajnie jego zwykłą kartą, także jestem ciekaw jak zagramy, jak będzie grała ta karta Team of the Season. Na ataku Smolow, 90 tempa, 51 tysięcy końców kosztował, 87 strzałów aż ma. Może to nie jest jakiś mega wysoki zawodnik, chociaż 187 cm to myślę, że wystarczająco jak napastnika, nawet dla tych, którzy lubią grać na główki. Hulk, no to chyba to jest nasza główna gwiazda, niecałe 300 tysięcy końców, a ma 95 overall. Czy słusznie, czy już nie, to pozostawiam wam, oczywiście piszcie pod spodem, jaki overall powinien według was mieć Hulk. Według mnie 91, ponieważ 95 ma Aguero, 95 ma też Team of the Season Benzema, 95 ma też Tots Griezmana, także Hulk 95. No dobra, fajna karta, ale nie wiem, czy to powinno mieć aż tyle tego overall. Aczkolwiek statystyki niesamowite, 4 gwiazdki sztuczek. Oczywiście lewa noga Hulk, znany chyba wszystkim. Uzupełnię sobie ławkę rezerwową i gramy pierwsze spotkanie. No dobra, zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika. Oj, dobry składzik, do tego ten Douglas Costa. Lord Bentner, tego to ja się boję bardziej niż Douglasa Costy. No cóż, kilka toców, fajne połączenie z Bundesligą. Zobaczymy. Piękne zajście do środka, Hulk, lewa noga. Pierwszy strzał, co to było? A, piłka odbita jeszcze od kogoś. O nie, ty różnych nie wyn... Nie. Pięknie, Szatow jak wjechał tutaj i poprzeczka tylko, mogło być 1-0. Jak to wpadło? 1-0 dla mojego przeciwnika w 9 minucie spotkania. To był jego pierwszy strzał na bramkę, wydawało mi się, że piłka odbita. Rafael strzelcem bramki, no nieźle, to zaczyna się niezbyt dobrze dla mnie. Hulk do Szatowa, Szatow, tak jest! Szybka odpowiedź, 1-1 w 11 minucie spotkania. O, Smolow, zobaczmy, 2-1, 19 minuta spotkania, powoli ten skład zaczyna grać coraz lepiej. Zobaczymy, oczywiście w pierwszym spotkaniu muszę sam się nauczyć, jak grać dobrze tym składem.
No ale jest 2 do 1. Może Hulk z dystansu. Hulk, pierwszy jego strzał i pierwsza bramka. 3 do 1, 28 minuta spotkania. Pięknie to zrobił, naprawdę genialnie, zobaczcie. Ładne przyjęcie, lewa noga i piłeczka od razu w siatce. Hulk tym razem do Szatowa. Szatow, zobaczcie ile ma miejsca. Szatow obok bramkarza. Nie, nie udało się niestety, ale jeszcze jest przy piłce. Jak ja to chciałem zrobić w ogóle, dlaczego nie strzelałem? Tak jest, bramka na 4 do 1, myślałem, że nic z tego już nie będzie. W ogóle fajna, indywidualna akcja mojego środkowego pomocnika. Bardzo ładna asysta w jego wykonaniu. Tutaj troszkę szczęście mi pomogło i kto był strzelcem bramki? Smolov, czyli jego drugi gol w tym spotkaniu. Oj, jak to się uda tylko złapać, to może być bramka. Zobaczmy, wjedźmy jeszcze w pole karne. Tutaj uderz to, uderz, wykończ. Szatów jest naprawdę zajebisty. 5 do 1, 52 minuta spotkania. Myślę, że póki co Szatowem i Hulkiem gra mi się najlepiej. Aczkolwiek nie wiem, czy Szatow nawet nie prezentuje się lepiej niż Hulk. Dobrze, zobaczmy, może Hulk. To będzie jego drugi longshot. Aj, tym razem próbowałem technicznie. Nie wyszło, 87 minuta spotkania. Póki co nadal wynik 5 do 1 i wydaje mi się, że takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Oj, to może być bramka na 5 do 2. Ładny lobik, ładnie to zrobił. No nie miałem szans. Douglas Costa to jednak pace'a ma niesamowitego, no ale 5 do 2 to nie jest i tak zły wynik. Zobaczymy, co będzie działo się w drugim meczu, aczkolwiek zanim zagramy drugi mecz, to mam kilka przemyśleń już na temat tego składu. Zobaczmy sobie na statystyki. Szatow man of the match, dwie bramki, asysty nie miał, ale Hulk miał jedną bramkę i dwie asysty. Smolov niby 9,5 ocena i powiem wam, jak to wygląda póki co w moim odczuciu. Szatow prezentuje się troszkę lepiej niż Hulk, aczkolwiek niedużo, więc niedużo lepiej. Może Szatow i Hulk to w sumie bardzo dwa dobre ogniwa w tym składzie, ale zawodzi mnie póki co Smolov, ponieważ on statystyki miał bardzo fajne, a tego base'a w ogóle u niego póki co nie czuć. No i środek obrony, tak jak myślałem, to szału nie ma, aczkolwiek skrzydła, to znaczy boki obrony nadrabiają. Pomoc taka solidna, średnia, że tak powiem. Idziemy szukać mojego drugiego rywala. W sumie co najlepsze w statystykach, mój przeciwnik oddał dwa cenne strzały i strzelił dwie bramki. To się nazywa skuteczność. No jasne, że nie byłbym sobą, gdybym nie dał każdemu soczku. No muszę spróbować, jak się będzie grało na soczku tymi zawodnikami. I teraz przeglądniemy sobie wszystko, możecie sobie zatrzymać, zobaczyć jakie mają statystyki po zboostowaniu. Na spokojnie, to co mi się rzuca w oczy to Smolnikow, który ma 99 tempa i 92 obrony. Co za bestia, zobaczcie też na obronę tego mojego środkowego obrońcy. Berezucki 98-97, statystyki defensywne naprawdę idealne. Denisow, jaka bestia. I pamiętajcie, że to jest nowe konto, więc tutaj te soczki, że tak powiem, czyli te treningi i tak nie są tak dobre, jak być mogłyby, dlatego, że nie mam wszystkich trenerów tutaj zebranych, tak jak to robiłem podczas boostowania Lajuna. No ale zobaczcie na Hulka, on ma 99 wszystko oprócz obrony. Nie mam pytań. Szatow 99 tempa, 99 driblingu i Smolov też tempo 99, strzały 97. To będzie dobry test. Mamy gościa, który wygrał pierwszą ligę, wygrał ten turniej, za który były żółte koszulki. Także mam nadzieję tylko, że to nie jest trainer, bo jak mnie wyrzuci, to się chyba popłaczę. Wszystkie boosty pójdą się, nie powiem co robić. Piękny wjazd w pole karne Szatowa. Znowu genialna akcja w jego wykonaniu i mamy 1 do 0 w 14 minucie spotkania. Zobaczcie, jak tutaj objechał kilku obrońców, wysunął piłkę, no i wystarczyło dołożyć nogę i mamy prowadzenie. Berezucki, czyli mój środkowy obrońca, umieszcza piłkę w siatce. Uderz, uderz to ładnie. Aj, bramkarz wyłapał. To jeszcze chyba nie będzie koniec akcji, zobaczmy. Szatow. Szatow, ale to ładnie zrobił. Szatow w polu karnym, Szatow. Szkoda, że trafił w mojego zawodnika. Hulk w polu karnym, ale to jest faul. Pięknie się w końcu podłączył z tego skrzydła do akcji. Zobaczmy, Hulk. Czy to jest mój widz, czy nie? Chyba nie. W sumie ja nie mam przecież tutaj tego niku, to nie muszę się obawiać, że jak uderzę w środek, to obroni. Mamy 2 do 0. Pięknie, ale tutaj dużo miejsca ma Szatow.
Tylko patrzcie, Szatow ma 99 tempa i Abate bez problemu go dogonił. Szatow jest niemożliwy po prostu. To co koleś robi, to jest nieprawdopodobne. 3-0, 45 minuta. Widzieliście, uderzył pierwsze w poprzeczkę. Później jeszcze dobitka i mamy kolejną bramkę. Druga połowa przed nami, a mój przeciwnik, który gra naprawdę dobrze, ale oddał tylko jeden celny strzał póki co. Pięknie, ile miejsca ma Szatow. Bramkarz wychodzi, Szatow lobuje i mamy brameczkę. 4-0. Przyszły koleś, który... Nie no, on raczej pierwszej ligi nie wygrał, bo to na PC-cie to wątpię, ale mamy Rage Quit! Tak jest! Nie wiem jak wy, ale mam ochotę na jeszcze jeden mecz. 4-3-3, czwarty wariant, formacja. Miałem już kończyć odcinek, ale stwierdziłem, że nie, trzeba zagrać jeszcze jeden mecz. Bramkarz zboostowany, także Thibaut Courtois na soczku. Ja tym razem gram bez boostów, porównamy sobie jak to wszystko będzie funkcjonować. Lecimy z tym meczem numer 3. Ale piękne podanie. Jeszcze do Hulka, jakbyście to... O Hulk, dlaczego tego nie wykorzystałeś? Prawa noga, no dobra, wybaczam. Hulk, longshot jakiś ładny, aj, nad poprzeczką. Patrzmy, Hulk w polu karnym, Hulk. Zejście na lewą nogę, jak zatańczył tutaj z nimi. Mamy 1-0 w 10 minucie spotkania. Jeszcze raz Hulk, tym razem prawa noga i 2-0, 12 minuta. No, ale się nam rozkręcił. Jeszcze tak jest, Dżagojew. I mamy bramkę na 3-0 w 32 minucie spotkania. Ale się zabawił tutaj z obrońcami. Na spokojnie wykończył zewnętrzną częścią stopy. Jak bramkarz wyszedł, dawaj longshot, ajajaj. No i mamy bramkę na 3-1. No tego bym się nie spodziewał. Ale go troszkę chyba tak zlekceważyłem za bardzo. I mamy bramkę Walcotta. Honorowa bramka, czy może teraz się mój przeciwnik obudzi i będzie piękny powrót? Oby nie. Szatow w polu karnym. Jak on to tak... Dlaczego tak to uderzyłeś, Szatow? Tak pięknie się podłączył. Idealnie wjechał w pole karne. Co z tym wykończeniem? No, Szatow teraz to wykończy. Lewa noga, no i pięknie. 4-1. Szybko się zrehabilitował. Mamy znów 3 bramkowe prowadzenie i znów Szatow strzela. Spróbujmy jeszcze raz, Hulk, może tym razem ci wyjdzie. Patrzmy, Hulk, piękny longshot. Z problemami bramka, jest jeszcze dobitka, ale nieudana. Nie, obronił jeszcze po raz drugi. To co Szatow robi, to jest... Nie, musicie sobie przetestować tę kartę. Naprawdę, Szatow jest najlepszy zdecydowanie z tego składu. No i mamy koniec tego spotkania. Powiem wam, że tym składem w ofensywie gra się bardzo fajnie, aczkolwiek ja tutaj zrobiłbym kilka zmian, o których wam zaraz powiem. Man of the match Hulk podobno, ale lepiej i tak grało mi się Szatowem w tym meczu po raz kolejny. Okej, przechodząc do tego, jak grało mi się tym składem. Słuchajcie, Smolov jak dla mnie totalny niewypał. Tak samo jak tutaj w obronie też tych moich dwóch środkowych obrońców. Niby odbiory mają fajne, niby fizyczność jest ok, ale zanim oni się ruszą, zanim zbiorą się za napastnikiem, naprawdę mija zbyt wiele czasu. Także ja tutaj dla was proponowałbym zrobić sobie jakiś skład pod Szatowa. Resztę możecie sobie już dać jak tam chcecie, ale przetestujcie kartę Szatowa w wersji Team of the Season. Naprawdę polecam wam, nie będziecie zawiedzeni. 3 spotkania, 6 bramek w jego wykonaniu. Hulk strzelił 4, Smolov strzelił 2. Także Szatow prezentował się zdecydowanie najlepiej i grało mi się nim najlepiej. Także widzimy się kolejnym razem w następnych materiałach. Piszcie pod spodem, jaki skład Team of the Season stworzyć jako kolejny. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli ktoś nie ma jeszcze klikniętego, subskrybuj. Fajnie byłoby, gdyby to zrobił. Widzimy się następnym razem. Na razie i piona. Flow is so classic, prehistoric, no caveman. Jump head first, water gone, please save him. God points to say he's so cold, I'm mad.